Siemka, siemka, witam was na nowym filmie. Dzisiaj otworzymy kalendarz adwentowy z batonami, które kupiłam na Allegro za 40 zł. Przejdźmy do otwierania. A więc oto nasz kalendarz, dzisiaj z takiego kadru. Otwieramy po kolei. Troszkę myślałam, że będzie inaczej wyglądał, troszkę przedzdewastowany. Ale zobaczmy, co tam mamy. To lecimy z tym. Jedyneczkę mamy tu, już sobie zlokalizowałam. A i bardzo chyba są leciutko do otwierania okienka, bo już niektóre są takie nad otwartym. No, to batony będziemy mieli duże, naprawdę. Proszę, takie mamy batoniki, takiej wielkości, wielkości połowy mojego palca. To jest numer jeden batonik. Dwójkę mamy tu. Czyli mamy takie batoniki raczej cukierkowate, cukiereczki. Kalendarz z cukiereczkami. Mamy kolejny, inny smak. Tamten był czerwony. Mam. Tak układać. To jedziemy dalej. To będzie szybki kalendarz. O, i wyrwałam całe okienko. Super. Super trwały kalendarz. Tu mamy jakiś crunchy. Proszę, crunchy. Będziemy sobie chrupać. To była trójka, czwóreczka. Mamy u góry. Karmel. Jak na razie nie mamy powtórki, czyli jest super. Piątkę mamy tutaj. Kolejna nowość. I mamy w okienkach takie jakieś rysuneczki. Tu była, gdzie urwałam gwiazdka. Tutaj mamy taką skarpetę świąteczną z gwiazdkami. W piątce mamy Twisted. Lecimy z szóstką. Szóstkę mam tu. Kolejna nowość. Kolejny nowy. Tak. Szóstka, siódemka jest tu. No i mamy powtórkę. I to od razu dwie takie same pod rząd. Słabo, słabo. Mogliście chociaż pomieszać je. Po siódemce mamy ósemeczkę, jest tu. I to jest kolejna nowość. Fajny taki kalendarz, może dla dziecka, na... Myślę, że tak by sobie otwierał, to jak spoko, ale... No... Tak jak dorosła osoba by sobie kupiła, chciała sobie zjeść parę batonów, no to dupa. Kolejna powtórka w dziewiątce. Kolejny ten sam. Już mamy trzy takie. Dziewiątka, dziesiątka. Mam nadzieję, że nie będę żadnego okienka szukać pół godziny jak w ostatnim kalendarzu. Mamy nowość. Jak na razie tylko trzy powtórki. A jesteśmy prawie w połowie kalendarza. Szukam jedenastki. Mam ją. I mamy powtórkę kolejną. Zobaczymy na koniec, ile powtóreczek nam się uzbierało. Połowa kalendarza i co nas czeka? Powtóreczka! Jak żeby inaczej! Jeśli słyszycie jakieś dźwięki, to jest moja wredna usza. Zawsze jak chcę nagrywać, to wychodzi i próbuje przeszkadzać. No cóż, słyszy może tam szelest i myśli, że coś dla niej mam. Kolejna powtórka.
Jakoś jak zamawiałam ten kalendarz, było napisane, że to jest kalendarz z batonami, a jak na razie batona to ja nie widzę, tylko jakieś cukiereczki. Szukam czternastki. Jest. No i mamy trzecią powtóreczkę. Czyżby będzie tak, że już do końca chyba będziemy mieli powtóreczki. Piętnastka, piętnastka, gdzie jesteś? Uuu, mamy coś nowego! Ale to dopiero baton. Takiego batona to ja jeszcze nie widziałam. Tak, i mamy super baton. Szesnastka. Jest. Chomik coś tam gryzie. Nie chce mi dać nagrywać dzisiaj. Tutaj mamy też powtórkę, też już to było. Siedemnastka. Mąż jak się dosiądzie do cukierków, to zaraz ich nie będzie. Siedemnastka też już była. Ale ja osobiście jak jeździłam do Anglii jeszcze dawno temu, do mojego brata, to właśnie lubiałam te z karmelem. Już sobie kupowałam w funciaku. Osiemnastkę mamy tu. Uj, już czwarta powtórka, tutaj coś przegięli. Chyba, że to jakiś może specjalny, super, hiper wypasiony cukierek. Osiemnastka, dziewiętnastka jest tutaj. Kolejna powtórka. Zbliżamy się do końca. Dwudziesteczka jest z tej strony. No i kolejna powtórka. 21 widziałam u góry już. Kolejny super hiper baton. Nawet tego nie skomentuję. 22. W sumie czego ja się spodziewałam za 40 zł, nie? Kolejna powtórka. Tak, teraz słychać. Teraz musi jeszcze mój chomiczek się wody napić, żeby wszystko było słychać dokładnie na filmie. Przecież to tak nie można było 5 minut wcześniej. Trzeba było teraz. Co my teraz otwieraliśmy? 22, 23 próbuję znaleźć. 23 jest. I kolejny mój faworyt. Karmelowy. I czym zaskoczy nas numer 24? Powinien być tam pełnowymiarowy baton. Ale mamy jakiegoś Mikołaja zdeformowanego. To był straszny kalendarz. Teraz zbliżę was do naszych tutaj cudów batonowych. No więc wygląda to tak. Mamy 230 gram, z tego co spojrzałam, cukierków. Czy 240 w opakowaniu, więc myślę, że 40 zł, jakbyśmy poszli do sklepu i kupili sobie za 40 zł cukierków, to byłoby ich o wiele więcej. Zwłaszcza, że powtarzają się i to nie wiem, czy to jest czy one są przypadkowo wsadzane, czy to ma jakiś sens, bo większości z nich nigdy nie jadłam i nie wiem, czy one są jakieś super smaczne. No i na koniec ten zdewastowany Mikołaj, chociaż mogli dać jakiś pełnowymiarowy baton na koniec. Za 40 zł nie było warto.
A jeśli podobał się Wam taki film, to napiszcie coś w komentarzu, może coś jeszcze nagram z jedzeniem. I zapraszam Was na mojego Instagrama, TikToka. Wlatują tam co jakiś czas jakieś filmiki. Na Instagramie relacjonuję kosmetyki z poprzednich kalendarzy. I do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!